Namaste! Bardzo mi miło powitać Cię na naszej ceremonii o numerze 205. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj otrzymasz w Twoje dłonie klucz do szczęścia o numerze 205, który wykorzystasz już dzisiaj. Gwarantuję Ci to. I Twoje życie będzie jeszcze lepsze, jeszcze piękniejsze, pełne szczęścia, spełnienia, zdrowia, miłości i obfitości wszelakiej. Dziękuję Ci z głębi mojego serca, że dzisiaj jesteś tutaj ze mną oraz innymi uczestnikami i razem tworzymy ten nowy i piękny świat w padającym deszczu. Od czasu naszej pełni księżyca rozpoczęła się pora deszczowa. Cały czas pada deszcz ze wszystkich stron. Mimo tego spotykamy się w tej energii czystości, tego co nowe, tego co piękne, to co krystalicznie diamentowe. Każde nasze spotkanie zmienia coś w Tobie. Jesteś coraz piękniejszym diamentem. Każde spotkanie coś szlifuje, coś się w Tobie zmienia, przemienia i dochodzisz do pełni swojej siły i pełni swojej mocy. Nasze dzisiejsze spotkanie jest bardzo symboliczne, niesamowite, bo spotkamy się zarówno z energią arcykapłanki, jak i z energią arcykapłana. Dwie najwyższe możliwe istoty i ich energia jest zawarta w Tobie. Jak ją aktywować? Jak dojść do tej perfekcji? Jak zrealizować siebie, Twoje marzenia, Twoje pragnienia, ale przede wszystkim Twoją wizję życia, Twoje powołanie, po co tutaj jesteś na ziemi? Ta energia dzisiaj stanie do Twojej dyspozycji. I właściwie nasze spotkanie powinno odbyć się w całkowitej ciszy. Bo w ciszy leży Twoja siła i moc. Bo w ciszy jest dostęp do mądrości. Cisza, medytacja, skupienie się na sobie, na swoim wnętrzu. Zamknięcie się na te wszystkie impulsy świata dookoła. Spotkanie się z samą sobą, z samym sobą w ciszy. Odnalezienie wewnętrznego głosu. Spotkanie, które właściwie powinno mieć formę całkowitej medytacji. Powinniśmy usiąść, zamknąć oczy i wsłuchać się w ten wewnętrzny głos. Głos serca. Głos duszy. Wtedy można znaleźć odpowiedź na każde pytanie. Można znaleźć właściwą drogę. Ale przede wszystkim uwolnić się. Uwolnić się od wszystkich blokad, niepewności, zależności, obcego wpływu. Odnaleźć siebie. Jednak zdecydowałam, że nasze spotkanie będzie miało taką formę jak zwykle. Najpierw przejdziemy przez cały proces oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, z tą energią, tej świeżości, tego deszczu. Mogłabym naturalnie poczekać, przesunąć tę ceremonię, nagrać ją przez weekend, gdzie ma być znowu piękna pogoda. Nie. Wszystko ma swój odpowiedni czas i miejsce. I także to, że te krople deszczu spadają na mnie i ta energia płynie do Ciebie. I oczyszcza tak wszystko w Tobie, w Twoim życiu, wszystko dookoła Ciebie. Potem przejdziemy do wszystkich przesłań i dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tej sile arcykapłana. O tym będziemy rozmawiać, aby nie szukać mistrza na zewnątrz, bo mistrz jest w Tobie, ale również przede wszystkim będziemy mówić o tym, co pokazuje nam prawdziwego mistrza i każdy z nas może takim się stać. Bo wiesz, prawdziwy mistrz to taki, który po pierwsze nie narzuca ci swoich poglądów, swoich prawd,
nie zmusza cię do wierzenia w to, w co sam wierzy. I nie naciska na ciebie, że masz iść za nim, służyć mu i robić wszystko tak, jak on ci powie. Prawdziwy mistrz to taki, który da ci impulsy, który da ci inspirację, który cię może zmotywuje. Ale do czego? Nie do tego, aby naśladować jego drogę, jego ideały, jego przekonania. Prawdziwy mistrz pomoże ci bowiem odkryć twoją drogę, twoją prawdę, twoje ideały, które są dobre dla ciebie, które są zgodne z twoją duszą, zgodne z twoim powołaniem. Czyli prawdziwy mistrz zawsze będzie uczył cię wolności, niezależności, uwolnienia się od obcego wpływu i odnalezienia twojej wewnętrznej prawdy. Mam nadzieję, że chociaż w malutkim stopniu jestem takim mistrzem, który pokazuje ci, jak odkryć twoją indywidualność i twoją niepowtarzalność. Oczywiście to praktyka czyni mistrza, więc czym więcej coś praktykujemy, czegoś doświadczamy, tym stajemy się lepszym mistrzem. Dla siebie przede wszystkim, ale również dla innych, dla świata i wszechświata. I tą energię, tą mądrość postaram ci się dzisiaj przekazać bardzo prostymi słowami, aby było ci jak najłatwiej wykorzystać ją w twoim życiu. Ale zanim przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, aby idealnie przygotować wszystko w tobie, wszystko wokół ciebie na przyjęcie tych energii i tych mądrości, a następnie krok po kroku opowiem ci o wszystkim, co dzisiaj ważne. Wszystkie przesłania, które trafią w twoje dłonie i które zastosujesz już dziś. Czujesz tą gotowość? Zaczynajmy. Bardzo proszę,